W imieniu organizatorów, czyli Joli, Agnieszki, Dawida, pomocników, jak Leszka, witam Was serdecznie, no i moim naturalnie witam Was serdecznie na naszym session tutaj. Na początku kilka takich organizacyjnych historii, a więc jak widzieliście, plan nasz wisi tutaj na zewnątrz i bardzo prosimy Was, jeżeli jest to po prostu możliwe, na tyle, żebyśmy byli punktualni. Jeżeli ktoś troszeczkę się spóźni i te drzwi są zamknięte, to znaczy, że siedzenie się rozpoczęło, to nie jest wielka tragedia, tylko po prostu nie wchodźcie. Poczekajcie na zewnątrz i przyjdźcie na następną rundę, bo to wtedy jest bardzo niespokojnie, jak przerywamy innym siedzeniem. To samo jest, jak kończymy tutaj siedzenie, idziemy na posiłek, to chodźcie po prostu szybko na posiłek, bo zaczynamy wszyscy razem posiłek. Koniec jest otwarty, czyli jak ktoś skończy, może sobie wstać i wyjść, ale po prostu, żebyśmy zaczynali wspólnie. To samo dotyczy, postarajcie się po prostu być na każdym ćwiczeniu. Jeżeli coś się dzieje, czy fizycznie, czy po prostu z innych względów i naprawdę uważasz, że nie wytrzymasz następnej rundki, to powiedz to albo Joli, albo mnie, albo Agnieszce, i żebyśmy wiedzieli, że po prostu z tych względów Was nie ma i nie zastanawialiśmy się, co się dzieje. To wszystko ma swoje względy, dlatego Wam za chwilę zaraz to powiem. A chodzi przede wszystkim o to, że taki session, który robimy wspólnie, on ma swoją dynamikę, a ta dynamika ma rytm. A rytm w tym ćwiczeniu jest bardzo ważny, ponieważ on utrzymuje nurt tego ćwiczenia. Czyli my zaczynamy jutro rano szybkim chodzeniem. Całe nasze ćwiczenie polega właściwie siedzenie, chodzenie, siedzenie, chodzenie, siedzenie, chodzenie, krótkie przerwy, posiłek i tak dalej. Rytm ten jest specjalnie tak ułożony, ponieważ co jest istotą Zen? Istotą Zen jest obecność. Obecność jest nie tylko, że ja jestem, tylko obecność jest w ogóle aspektem, czy jest tym aspektem rzeczywistości, ponieważ wszystko, co jest, jest. Kropka. Jeżeli my ćwiczymy obecność, to nie robimy tego, ponieważ obecność jest. Czyli uważając, że ja ćwiczę, żeby, to jest problem, a nie ćwiczenie. My stwarzamy problem, ponieważ obecność jest. Czyli ma to bardzo ważną, jak to się mówi po polsku, ważną konsekwencje dla ćwiczenia, ponieważ jeżeli obecność jest, to nie można jej osiągnąć, ponieważ już jest. Dlatego uświadomijcie sobie, że nasze ćwiczenie sasen nie polega na tym, żeby obecności osiągnąć, tylko polega na tym, żeby od niej nie uciec. To jest ćwiczenie, powiedzmy w ten sposób. To znaczy się, jeżeli moment obecny polega na tym, że siedzisz, to dlaczego nie siedzisz, tylko jesteś myślami gdzie indziej? To jest pytanie, a nie co zrobić, żeby cośkolwiek osiągnąć. Obecność już jest. Ty jesteś tu. Czyli twoje ciało jest tu, tu siedzisz. Tylko jesteś myślami w pracy, w domu, obojętnie gdzieś, tylko bardzo rzadko właściwie tam, gdzie jesteś. Cały sasen polega na tym, żebyśmy się w te dni postarali być mniej więcej tam, gdzie są nasze nogi. To już wystarczy. One zwykle są pod tobą. Czyli ich nie musisz osiągnąć, bo one są. A więc cały sasen polega nie na osiągnięciu czegoś, tylko na ucieleśnieniu obecności. I tego się nie robi, bo jest. Od tego się nie ucieka. A dlaczego uciekamy? Na to są setki różnych względów. Jest przyzwyczajenie, są jakieś niby zmartwienia, bo. Mamy setki różnych motywów, dlaczego muszę tą myśl dokończyć. Dlaczego muszę jeszcze to i siamto i tamto niby mentalnie rozwiązać. Ja mam nadzieję po prostu, że jeżeli zapisaliście się na session, to macie po prostu do niedzieli czas bycia tu. Jeżeli macie czas bycia tu, to bądźcie tu. Prawdopodobieństwo, że jeżeli dzisiaj jesteś tu, to będziesz jutro tam, gdzie będziesz jutro, a pojutrze tam, gdzie będziesz pojutrze. Jeżeli dzisiaj nie jesteś tu, to będziesz w poniedziałek gdzie indziej niż będziesz w poniedziałek. Dlatego ćwiczymy obecność bycia tam, gdzie jesteśmy. I to jest cała filozofia tego. To jest zwykle proste, tak nam się wydaje, i to jest tak proste,
że dla nas bardzo trudne, ponieważ my lubimy skomplikowanie. A więc zobaczcie, żeby być. I teraz drugi mały krok. Najtrudniejszym elementem, czy elementem, który najbardziej utrudnia nam obecność, to jest sposób, w jaki my jesteśmy nieobecni. A ten sposób jest przede wszystkim nasze wyobrażenie, obrazy, myśli itp. itd. Czyli żeby być obecnym, musimy zaryzykować, przestać myśleć nie tylko o czymś innym, tylko o czymkolwiek. O siedzeniu nie musisz myśleć, bo ono już jest. O oddechu też nie, bo jest. Twoje ciało wie bardzo dobrze, jak to wszystko działa. Czyli możesz sobie pozwolić teraz do niedzieli na luksus bycia, a nie myślenia, porównania, obserwacji itp. itd. Czyli cały nasz setting polega na tym, że jesteśmy w ośrodku, gdzie możliwość wpływów zewnętrznych, jakichkolwiek, radio, telewizja, prasa, obojętnie coś, jest względnie zredukowany w stosunku do tego, na czym polega nasza codzienność. Czyli jesteśmy gośćmi tutaj, zresztą jesteśmy po raz pierwszy teraz w nowych państwo, nie wiem jak można, Jurek wraz z małżonką kupili od Włodka ten ośrodek teraz, niedawno temu i są nowymi właścicielami i jesteśmy ich gośćmi teraz, także w każdym bądź razie, za co dziękujemy. I chodzi o to, że w tym cały ośrodek jest z atmosfery tak, jak był. Także mamy tutaj ciszę i mamy możliwość po prostu nierozpraszania się. Czyli po prostu bycia przy sobie. Do tego dochodzi chyba jeszcze fakt z tego, co widziałem dzisiaj, że być może pogoda nam się jutro i pojutrze dosyć zmieni, czyli będzie chłodniej i będzie padać. Czyli to jest taka atmosfera, która zaprasza do bycia przy sobie. Obojętnie, co będziecie robić, czy macie przerwę, czy jesteście, przerwa tutaj teraz z programu, czy jesteście w pokoju, czy zaryzykuj po prostu nie robienia nic. To jest bardzo ważne. Wytrzymaj moment taki, jaki jest, nagi. Czyli jak wyjdziesz stąd i masz jeszcze pół godziny przerwy, to nie patrz się w telefon, nie szukaj czegoś, nie zacznij czegoś czytać, tylko po prostu wytrzymaj sam z sobą. Czy siedzisz gdzieś i pijesz herbatę, czy się położysz na chwilę do łóżka i tak dalej. Zostań cały czas w obecności. Zaryzykuj to. Ponieważ zobaczycie, że trudność będzie polegała na tym, dla całej naszej struktury, nasza struktura jest wyśmienita, bo chodzi o to, żeby coś zrobić. Ale ona nie potrafi nie robić nic. I akurat to jest taki ważny moment w ćwiczeniu, dlatego też i to robimy, ponieważ być może uda nam się też do przeżycia codzienności i bezpośredniości rzeczywistości bez okularów tej powstającej cały czas struktury. A więc zobaczcie i zaryzykujcie to bycie przy sobą. Zredukujcie konwersację do minimum, jeżeli jesteście w pokoju z kimś, co dotyczy większości, umówcie się kto kiedy do łazienki rano itp. itd., żebyście nie wchodzili w dyskusję. Tylko zredukujcie konwersację do minimum, nie poprzez tam bycie miłym czy niemiłym, tylko po prostu, ponieważ punkt oparcia tego ćwiczenia polega na wytrzymaniu i na byciu przy sobie. To jest raz. Dwa, zobaczcie naszą dynamikę. Będziemy rano zaczynać szybkim chodzeniem. Jeżeli jutro nie będzie padać, w co wątpię, ale byłoby fajnie, jeżeli nie będzie padać i będzie sucho, idziemy przed budynkiem tutaj. Jeżeli będzie padać, w pół do szóstej zaczynamy szybkie chodzenie tutaj. Szybkie chodzenie to jest szybkim chodzeniem, większość wie, reszta się dostosuje. Myśmy przed chwilą na ten temat rozmawiali z osobami, które są po raz pierwszy raz tutaj. Patrzycie przy szybkim chodzeniu nadal silny krok i jesteście po prostu tym krokiem i ramiona swobodnie, ale z dobrym gestem po prostu machają tak, jak jest rytm chodzenia, tak żeby tułów się lekko poruszał według własnej osi. To powoduje rozluźnienie też i emocjonalne. Potem mamy tak zwaną tonację, będziemy na samogłoski A, O, U, spółgłoskę M. Zaczynamy wszyscy wspólnie, ja będę bił gong przez A, O, i to A brzmi bardziej u góry, O idzie w dół, U do brzucha i M w całym ciele. Jest to dosyć subtelna wibracja, która w dosyć dobry sposób też pomaga się dobrze obudzić i wznieść poziom naszej energii.
I zarazem też jest ćwiczeniem, żeby zacząć być już po prostu jednym, nie tylko w chodzeniu, ale już podczas siedzenia tylko z tym tonem i pod koniec tego przechodzimy w sasen i już jest tylko obecność za pomocą oddechu. I tu dla przypomnienia, oddech jest najstarszym i jednym z lepszych ćwiczeń, ale nie polega to na tym, żebyśmy z tym oddechem cokolwiek robili. Oddech jest tylko dla nas kotwicą świadomości, żeby nie być gdzie indziej. Czujesz go. Jeżeli go czujesz, im bardziej go czujesz, tym mniej myślisz o czymś innym. Tylko na tym to polega. Nie chodzi na to, żeby był super głęboki, jakiś tam cichy i tak dalej. On jest, jaki jest. I jest, jaki jest, ponieważ ciało go potrzebuje w tym momencie takie, jaki jest. W innych różnych można robić inne ćwiczenia, ale w sen nie robi się specjalnych ćwiczeń z oddechu, tylko on jest po prostu kotwicą, żeby nasz umysł nie skakał. Także po prostu czujecie ten oddech. I obojętnie, znowu jesteś po dwóch, trzech oddechach, myśląc z myślami gdzieś, kapniesz się, że myślisz, nie szkodzi, czujesz znowu oddech i znowu jesteś, i znowu jesteś. I na tym to będzie polegało. Mamy kilka dynamik w ćwiczeniu, czyli zaczynamy porankiem do śniadania, w 7:30 jest potem śniadanie, czyli mamy pierwszy wstęp do ćwiczenia. Potem jest śniadanie, lekka praca, około godzinki tutaj. I zauważcie, ta praca, musieliśmy dosyć sporo troszeczkę poruszać, żeby to było możliwe, bo jest nas sporo, ale chodzi w pracy o to, nie żeby tam się narobić specjalnie jakoś tam, tylko chodzi o to, żebyśmy umysł ćwiczyli bycia przy tym, co się dzieje. I na tym to polega, czyli obojętnie co robisz, zobacz znowu twój umysł. Może on będzie, ach, nie podoba mi się, byłoby lepiej, gdybym robił to, w ogóle po co? On cały czas coś myśli i wymyśla, porównuje i wydaje mu się, że. Zapomnij to. Rób to po prostu, bo trzeba to zrobić i koniec. Ale nie rób tego, żeby to szybko skończyć, tylko bądź po prostu przy tym. Krok po kroku. Ćwicz umysł obecny. Czyli robisz to, co należy zrobić i kropka. Czyli jest to ćwiczenie, potem jest przerwa i od 10 do 13 mamy, nie, Jolu? Tak. Mamy główne ćwiczenie sesen. Czyli w międzyczasie jest przerwa na herbatkę jeszcze, ale jest to główny blok. Czyli po śniadaniu, lekkiej pracy i przerwie znowu wchodzimy. To potrzebuje siły, stężenia siły, żebyśmy w grupie siedzieli przy tym ćwiczeniu obecności. I to jest tak jak śpiewanie w chórze. Jeżeli ćwiczysz obecność samemu, to jest to zwykle troszeczkę słabsze niż ćwiczysz to w grupie, gdzie inni też to ćwiczą. Tak jak śpiewasz samemu lub śpiewasz w chórze, to jest inaczej. Czyli ćwiczenie innych pomaga twojemu, ale zawsze jak twoje też pomaga innym. Czyli nie daj się, nie bądź zbyt pasywnym, tylko wnieść coś w chór tego cichego ćwiczenia i utożsamiania obecności tu i teraz. I to jest duży łuk do 13, potem jest obiad, krótka przerwa po obiedzie i o 14:30 znowu jest chodzenie, potem mamy godzinny sasen, potem mamy przerwę na herbatę. Po herbacie będziemy robili kilka ćwiczeń, szczególnie dla rozluźniających przede wszystkim plecy, uda, nogi, które tutaj zwykle w ćwiczeniu są troszeczkę bardziej napięte. Potem jest znowu jeszcze krótki sasen, kolacja, wykład i kończący dzień sasen. A więc przedpołudnie jest bardzo silne, jest skumulowane kilkoma rundami sasen. Po południe ma maksymalnie tylko dwie rundy sasen po kolei. I są wtedy też i szybkie chodzenie, i ćwiczenia, i dłuższe szybkie chodzenie, krótsze szybkie chodzenie, i ćwiczenia fizyczne plus wykład także jest potem wolniejsze. Zobaczcie sobie ten rytm, wyczujcie go troszeczkę i wstrzelcie się właśnie w ten rytm tego dnia, gdzie poranki są bardzo silne i popołudnie, wieczory troszeczkę znowu lżejsze. Organizacyjnie jeszcze jest ważne, że sendo tutaj, sala medytacyjna jest otwarta cały czas. Znaczy to, w takim odosobnieniu jak w naszym nie ma naprawdę przerw. Od obecności nie ma przerwy. Czyli obojętnie co robisz, jesteś zawsze obecny czy obecna. Druga prośba, jak zobaczysz, jak dzisiaj wieczorem na przykład, oficjalnie kończymy o 9:00, ale jak czujesz się silny jeszcze, czy silna i nie chce ci się spać,
to w sasen, w sesji nie ma innego zadania, jak po prostu bycie obecnym. Czyli sobie wróć tutaj i siedź sobie. Rundkę, dwie, trzy. Proszę was tylko, jak siedzicie sami, nie zapalajcie świeczki, bo potem zapominam je zgasić i tak dalej, to zawsze kwestia bezpieczeństwa jest. Ale po prostu sobie siedźcie. To samo jest w nocy. Wielu z nas niekiedy się budzi, nie może zasnąć. Jak zaczniesz się wiercić i kręcić, to zamiast to robić, wstań, ubierz się, przyjdź tu, siądź rundkę, dwie. Potem znowu jesteś senny, wracasz, śpisz. Session nie jest zaprogramowany inaczej, także w tych przerwach można to robić. Tak samo w przerwach po obiedzie i po śniadaniu, czy po kolacji. Przerwa na herbatę od 16 do 16.40 jest zarezerwowana dla tych osób, które chcą robić prywatne, osobiste ćwiczenia fizyczne. Jest kilka osób, które chętnie ćwiczy jogę lub coś innego. Można tutaj na tym podejście między 16 a 16.40 to robić. W innych przerwach będzie cisza, można przyjść i dalej ćwiczyć normalnie sasen. Także jak ktoś wejdzie, po prostu cicho na swoje miejsce i ćwiczy sasen tak, jak chce. Organizacyjnie to już jest wszystko. Czy musimy coś jeszcze z budynku, czy z organizacji domu pamiętać? Okej, czyli obuwie zmienne, jak słyszycie, na dole i tu potem w jakichś obuwiach domowych do góry, bo inaczej będzie, szczególnie jak będzie lało i tak dalej, to może być potem dosyć błotnisto. Aha, jak macie kubki, które bierzecie do pokoju, herbata czy coś takiego, to znieście je na dół, bo zabraknie na potem na posiłki. Także to byłoby jeszcze ważne. Coś jeszcze? Aha, rozmowy osobiste startujemy z rozmowami osobistymi jutro od 10 i potem będą cały czas towarzyszyć podczas sasen rozmowy osobiste w zależności od tego, kto chce. Będą w pokoju numer 11. To jest pod Wrocławiem, nie? Gdzie on jest? Tu, tam, gdzie dziwne? Piętro wyżej. Okej, okay. Pokój numer 11, piętro wyżej. Rozmowy osobiste zaczynamy jutro, ja to jeszcze wspomnę. Osoby, które chcą rozmowy osobiste, po prostu tą imienną kartkę, którą macie przed matą, kładziecie imieniem w dół. I zaczynamy według wskazówek zegara z tej strony, czyli osoba, która idzie i wraca, dotyka następną osobę, która ma odwróconą kartkę i tak dalej. Idzie to w kółko, najpierw zewnętrznie, potem wewnętrznie. Okay? Także to, jakby coś było, to zauważymy. To jest jeszcze to. Coś jeszcze z domu? Chciałam zapytać, dla osób, które mieszkają poza tym budynkiem, jest to jakaś wspólna toaleta? Jest tutaj. Tu, zaraz obok, tak? Co? Aha, mamy jeszcze organizacyjnie dwie rzeczy. Nasza mała fundacja ma mały jubileusz i kręcimy sobie taki króciutki film, który chcemy włożyć na stronę internetową. I kilka motywów kręciliśmy i dzisiaj lub jutro rano będziesz kręcił nas tutaj, ale tylko nogi. Czyli nikt nie musi się obawiać, że będzie twarz. No nie wiem, czy szkoda, ale dyplomatycznie powiedzieliśmy nogi, chociaż to też nie wiadomo. Jak wysoki. Tak, do kolan. Tak, do kolan i... Ale będzie tak lekko ciemno, tak, że to może sprzedać za cień, a nie brud. Tak. I to tylko widać, a nie czuć, także też jest dosyć spokojnie. Także będą kręcone tylko nogi podczas chodzenia lub siedzenia, także tu się nie martwcie. Będzie taki lekki motyw session. To jest raz. I króciutko tylko o fundacji też dla nowych osób i generalnie jeszcze dwa zdania, bo parę osób nas to zapytało. Widzieliście na zewnątrz, położyliśmy kilka książek. Jest nowa książka też Joli. Zapraszam do zerknięcia. Są nasze już chyba wam znane, ale też wzięliśmy też kilka książek, które uważamy za ciekawe, dobre i fajne, szczególnie klasycznych mistrzów zen chińskich. To jest bardzo ładna też i optycznie bardzo ładna kolekcja, która w Polsce została wydana, tekstów oryginalnych. Także zajrzyjcie sobie, może wam się to też i spodoba. Tutaj krótka informacja o naszej fundacji. Wiligis Jola i ja założyliśmy ją kilka lat temu. Tutaj w Polsce jest niezależną polską fundacją.
I wyłożyliśmy to tam, powiedzmy, kasę na nią i utrzymujemy to troszeczkę. I dla waszej informacji, nasza fundacja utrzymuje się właśnie przede wszystkim z takich małych projektów właśnie jak wydawanie książek, ale też tego typu warsztaty, gdzie część warsztatów Eufonii, Joli i moich, jak i Seszyn i tak dalej, idzie po prostu naszą fundację, żeby utrzymać pracę. Tu jest szczególnie Jola i Dawid, którzy się bardzo dużo angażują w tą fundację. Mamy stronę web, mamy te właśnie te wydawanie, mamy bloga. I to wszystko jest w małym zakresie, ale mimo to jest to bardzo pracochłonne i oni to bardzo fajnie robią, także, ale mimo to potrzebujemy na to zawsze pewną sumę pieniędzy, także trzeba ją zgenerować i też dlatego część po prostu kwoty, którą generujemy, idzie też i na to, żebyście troszkę wiedzieli. To już chyba wszystko, nie? Jeżeli ktoś, to Mirek potem daje zasiłek. To zasiłek, ktoś nie ma pracy. Dobra, jest jeszcze jakieś pytanie, nim zaczynamy? Okej, okay, jak nie ma, to ja proponuję jeszcze tylko na chwilę, bo to były takie troszeczkę organizacyjno i dynamiczne. Ja chcę jeszcze was wbić teraz parę minut w istotę, którą zaczęliśmy już troszkę, o istocie obecności w Zen. A więc jeszcze raz, bo to jest coś bardzo podstawowego, obojętnie czy ćwiczymy 20 lat, dzień czy rok. W Zen jest to czymś, czy dlatego w ogóle chyba istnieje Zen. Zen istnieje po to, żeby się kapnąć, że być może rzeczywistość jest inna niż nam się wydaje, dosłownie, czy jak myślimy. Ponieważ myślenie dla nas jest tym stanem, w którym spędzamy największą ilość naszego życia. Chociaż zdanie ja myślę nie jest całkiem precyzyjnie. Ponieważ jeżeli my mówimy ja myślę, to wydaje nam się, że ja istnieje i to ja ma umiejętność myślenia. Ale według wszelkich wglądów, i to nie tylko wschodnich, ale w tej chwili i z tak zwanych zachodnich, czy to psychologicznych, antropologicznych, wychodzi się z założenia, że nagle to jest troszeczkę inaczej, a nie więc ja myślę, tylko że myślenie stwarza poczucie ja. Czyli sytuacja się zmienia nagle i to dosyć radykalnie. To znaczy, się, ja nie jestem czymś, co myśli, tylko jestem wynikiem myślenia. I to jest o wiele bardziej ciekawe dla nas, ponieważ tylko dzięki temu istnieje coś takiego jak Zen lub pewne nurty tak zwanej duchowości. Bo gdyby ja naprawdę było podmiotem i istniało, na ten temat jutro więcej, to ćwiczenie te, które robimy tutaj, nie miałoby jakiegokolwiek sensu. Ale sens tego ćwiczenia opiera się na fakcie, czy na wglądzie, że to, co nazywamy ja lub jaźnią, nie jest czymś stałym. Więcej, że nie istnieje nic, absolutnie nic, co by było w ogóle stałe. Wszystko jest w zależności od tego, co się dzieje, ale nic nie jest samego siebie i stałe. To jest podstawowa część wglądu i to nie tylko na wschodzie, tylko powoli też i na zachodzie. To znaczy, że to nie znaczy to, że moje ja lub moja jaźń nie istnieje. Proszę nie uciekać w następny radykał. To znaczy po prostu tylko to, że to nie jest stałe, tylko że to jest proces, czyli jest, nazwijmy to pewnego rodzaju procesem i umiejętnością myślenia, utrzymania, identyfikacji przez okres, który nazywamy moje życie. Póki nasz umysł jest w stanie wytworzyć i utrzymać identyfikację, mamy coś takiego jak jaźń. Jeżeli mamy jakiś mały wypadek, demencję lub Alzheimera, to nagle tego już nie potrafimy i ja nie ma. Nie potrafimy go po prostu wytworzyć ani utrzymać. Czyli jest on procesem. I teraz co ciekawego. Dzięki temu ćwiczenie Zen jest takie, jakie jest. Ponieważ w ćwiczeniu Zen ryzykujemy zrobienie czegoś, do czego nasz nawyk wyćwiczony utrzymywaniem ja jestem, utrzymywaniem jaźni, tworzeniem jaźni nie jest przyzwyczajony. A więc
W ćwiczeniu sasen nie robimy nic innego, jak utrzymujemy umysł. W klasycznej literaturze mówi się pusty. Możemy sobie powiedzieć, w naszym języku utrzymujemy umysł czysty przed myśleniem. Czyli my jesteśmy tak obecni i po prostu jesteśmy tak skoncentrowani na samym siedzeniu, na samym oddechu na przykład, że zapominamy o myśleniu. Nie myślimy o niczym innym, ale jesteśmy kompletnie obecni. Dzięki temu może nie dojść do stworzenia perspektywy nazywanej ja. I dzięki temu możemy na przykład przeżyć, że rzeczywistość być może ma zupełnie inną smak lub aspekty niż z punktu widzenia myślącej jaźni. Rozumiecie? I to jest cała tajemnica, dlaczego się ćwiczy zen w ten sposób. Musimy bardzo uważać, żebyśmy z tego nie przeszli do ćwiczenia ja chcę tam jakieś przekroczyć moje ego albo coś takiego. Bo jak chcesz przekroczyć ego, to musisz je najpierw stworzyć, a potem starać się je przetworzyć, przeskoczyć. Tylko kto chce przeskoczyć swoje własne ego? Kim jest ten ktoś, kto chce przeskoczyć ego? Rozumiesz? Mamy już dwa. Ego i ja. Ja chcę przeskoczyć, a ego jest kim? I mamy po prostu zabawę myślową i konceptualną w ja i ego na przykład. I tak dalej, i tak dalej. I tego typu zabawy psychomentalne są problematyczne. Dlatego sasen nie polega na żadnych tam majstersztykach robienia czegoś, tylko na utrzymaniu bardzo obecnego umysłu, na tyle tak obecnego, że nim zacznie znowu sobie coś wyobrażać i myśleć. Drugi punkt na wstępie, i on też jest bardzo w ogóle ważny w całym ćwiczeniu zen, to co powiedziałem nie znaczy, że myślenie jest negatywne, złe lub cholera wie co. Myślenie jest po prostu myśleniem. Ono ma funkcję, dzięki niemu mamy pewien sposób samoorganizacji, mamy sposób organizacji też środowiska itp. To jest wszystko fajne, ale to jest jedna z możliwości bycia i organizowania się. Ale nie jedyna i dzięki niej mamy pewnego rodzaju plusy, ale dzięki niej mamy też sposób postrzegania rzeczywistości, który buduje się na sposobie myślenia, a nie na sposobie działania rzeczywistości. Ona jest o wiele bardziej szalona i nieograniczona, niż sugeruje nasze myślenie. Dlatego jest ciekawe, co się dzieje, jeżeli nasz umysł jest bardzo świadomy i nie myśli. Jest to dla nas trudne, ponieważ jak nasz umysł przestaje troszeczkę myśleć, czy się uspokaja, to jest sygnał dla nas, że możemy sobie pospać. Wy to znacie, jak jesteście niespokojni, macie problemy, to jest trudno zasnąć. Ale jak jesteśmy bardzo spokojni, to zasypiamy zwykle dosyć szybko. Nie potrafimy być obecni nie myśląc. Ale akurat to jest to ćwiczenie, że po prostu ucieleśniając tylko i wyłącznie obecność, może nam się udać, to się nazywa przebudzeniem, przeżyć, powiedzmy w ten sposób, trudno mi jest o inne słowa, że rzeczywistość jest inna niż nam się wydaje. Ponieważ nasze myśli stwarzają pewnego rodzaju rzeczywistość, nie tylko, że a nam się wydaje, że myśli oddają rzeczywistość, ale one też i stwarzają rzeczywistość. I to w bardzo, bardzo silny sposób. Także nam się wydaje, że to, co my myślimy, jest i nie czujemy, że my to tworzymy indywidualnie i w wspólnocie czy w kolektywie. Dlatego pełna obecność przy niemyśleniu to jest sasen. I całe ryzyko ćwiczenia polega na tym, żeby utrzymać silną obecność, aż może dojść do wglądu, że rzeczywistość ma wiele innych aspektów i inny charakter, niż nasze myśli je sugerują. I to jest bardzo ważne ćwiczenie w zen. Dlatego nie starajcie się w tym zen coś osiągnąć, bo jak chcesz coś osiągnąć, to sobie to już wyobraziłeś jako cel. Czyli cały czas myślisz o tym. Obecność, teraźniejszość jest. Ty sobie możesz zaoszczędzić właśnie to myślenie, a nie mi się wydaje, że ja ją muszę osiągnąć. Jeżeli ci się wydaje, że ty ją musisz osiągnąć, to automatycznie stwarzasz poczucie, że jej teraz nie ma, tylko że będzie. I w tym momencie kończy się ćwiczenie.
Dlatego większość z nas, ćwicząc sasen, kończy ćwiczenie, nim się zaczęło. Bo siadasz i chcesz coś. W tym momencie wchodzi założenie, że tego jeszcze nie masz. Ale chodzi nam o obecność, a obecność jest. Czyli wyjście z założenia, ja teraz będę ćwiczyć, żeby, jest kompletną abstrakcją. Czyli musimy ćwiczyć i zacząć ćwiczenie z założenia, że jest. My ćwiczymy w obecności, a nie obecność. Ona jest tylko mniejsza lub większa. Od pewnego pułapu obecności możemy mówić o przebudzeniu. Ale zawsze i obecności. To jest tak samo jak z forsą. Jak ty masz 10 zł, masz 100 zł albo masz milion. To od pewnej sumy pieniędzy możesz mówić, że jesteś bogaty. Ale to jest ten sam pieniądz, czy jest mało, czy dużo. Ale zawsze ten sam. My cały czas jesteśmy tylko i wyłącznie obecnością. To nie jest, że coś innego się stanie. To jest cały czas tylko i wyłącznie obecność. Ale jej skala jest bez ograniczenia. A funkcja umysłu jest pewnego rodzaju świadoma lub podświadoma umiejętność ograniczania się i wszystkiego. Dlatego ta umiejętność ograniczania się jest bardzo ważna. Kto tego nie potrafi, jest psychicznie chory, a nie oświecony. To jest też ważne. Ale musimy zaryzykować też w takim ćwiczeniu po prostu nie stosować psychomentalnego myślenia, ponieważ jest to interpretacja i tworzenie rzeczywistości myślowo, psychoemocjonalnej, psychoracjonalnej. Ale rzeczywistość ma tyle różnych aspektów i być może w istocie jest jeszcze inaczej do postrzegania, niż właśnie sugeruje nasz umysł. Dlatego ćwiczenie sasen jest ryzykiem, dla nas przynajmniej, rezygnacji z tego, co świadomie, podświadomie cały czas robimy, a więc główkujemy. Dlatego też siedzimy w ośrodku i w miejscu, gdzie względnie jest cicho, ponieważ jakikolwiek input zewnętrzny zaprasza nas do myślenia na nowo. Jak ktoś ci napisze SMS-a dzisiaj wieczorem, w zależności co tam pisze, to znowu zaczniesz główkować. Rozumiecie? Obojętnie coś nas zaprasza do myślenia, myśląc, stwarzamy perspektywę nazywającą się jaźń albo ja. Myślenie je stwarza i utrzymuje. Dlatego, żeby się nam udało, w cudzysłowie, przeżyć inny sposób postrzegania rzeczywistości, czy przeżyć się jako inną rzeczywistość, musimy zaryzykować nie stwarzania tej perspektywy. I to jest to, co się kryje właśnie za tym tak zwanym przekroczeniem ja. Ale to przekroczenie ja nie polega, żeby być przeciwko niemu, bo ten, który chce, znowu myśli, że być przeciwko jest lepiej jak, albo przekroczyć. I znowu jesteśmy cały czas w kółko wiaźni. Tylko po prostu w ogóle nie zastartować tego. Czyli obecność, jesteśmy tak obecni, że zapominamy o sobie. I to jest słynne zdanie Dogena, to jest dla tych, którzy nie znają być może ten średniowieczny japoński mistrz Zen, który po powrocie z Chin rozpoczął właściwie razem z Esai w XIII wieku Zen w Japonii, który mówi, studiowanie Zen to jest studiowanie samego siebie, a studiowanie samego siebie to jest zapomnienie o sobie samym, a zapomnienie o sobie samym to jest uświadomienie sobie jedności wszystkiego. To jest ta mała droga. Czyli bądźcie na tyle obecni i zaryzykujcie po prostu tylko bycie. Dzień tutaj jest nieskomplikowany. Nie musimy myśleć. Do niedzieli wiadomo jest, gdzie ktoś śpi, wiadomo jest, gdzie jest jedzenie, wiadomo nawet, gdzie jest toaleta. Więcej nie potrzebujemy. Możemy przestać się martwić o czymś. I wykorzystujcie to, żeby po prostu wejść w rytm tylko i wyłącznie bytu, a nie dumania i porównywania, bo znowu będziemy za bardzo w głowie. Zaryzykujcie być chodzeniem, zaryzykujcie być siedzeniem, zaryzykujcie bycie jedzeniem. Nie stwarzajcie problemów, których w tej chwili nie ma, nie szukajcie nowych. Bądźcie tylko i wyłącznie bardzo, bardzo trzeźwi, bardzo obecni, a obecność mierzy się, że jesteście przy tym, co jest. A to, co jest, nie trzeba już tworzyć, bo jest. Ty nie musisz robić oddechu. Czyli zdanie ja oddycham jest kompletnie idiotyczne, bo ty nie oddychasz, bo jak śpisz, to kto oddycha? Ty nie oddychasz, ale oddech tworzy ciebie, bo jak następny nie przyjdzie, to ciebie nie będzie. Na odwrót sytuacja się niestety nie funkcjonuje. Rozumiecie, to wszystko jest. Oddech jest,
ciało jest, siedzenie jest. Także nie martwcie się znowu o coś. Pozwólcie temu, żeby było, ponieważ już jest. I wy też bądźcie tylko i wyłącznie, nie dodając nic do tego, co jest. Dlatego nasz sasen jako siedzenie jest nie tylko fizycznie, że nie uciekamy, nie szukamy czegoś, po prostu fizycznie jesteśmy. To, o co chodzi, jest w każdym momencie osiągalne. Nie musimy gdzieś za tym biegać. Możesz siedząc to, w cudzysłowie, osiągnąć, bo już jest. Dlatego nie trzeba nigdzie iść. Dlatego można siedzieć. I chodzenie nasze też nie jest chodzenie, żeby coś osiągnąć, bo w końcu chodzimy w kółko. Tak? Nie musimy nigdzie dojść. W chodzeniu chodzi o chodzeniu, a nie o chodzenie, a nie o dojście do czegoś. Tak? To też jest bardzo ważnym momentem. A więc to, o co tak naprawdę chodzi, jest. Czyli sasen nie jest ćwiczeniem, żeby coś zdobyć, tylko żeby odkryć inne aspekty rzeczywistości, które poprzez nawyk naszego codziennego organizowania się i istoty naszej jaźni jest troszeczkę zakryty, powiedzmy, w ten sposób, a możliwość doświadczenia tego może okazać się właśnie bardziej skuteczna poprzez to ćwiczenie. W tym sensie życzę nam dobrego wspólnego siedzenia i dobrych dwóch, trzech właściwie dni. Dziękuję.